Komenda Miejska Policji w Tarnowie otrzymała 3 Skody. Jedna Skoda Roomster została przekazana do Zespołu Techników Kryminalistyki. Samochód ten będzie wykorzystywany przez policjantów, 10-osobowy zespół obsługujący cały teren miasta i powiatu. Policjanci posiadają wyposażenie dokupione m.in. przez wójta gminy Skrzyszów za 4000 zł. To jest specjalistyczny sprzęt do obsługi zdarzeń. Od parawanów, od taśm, poprzez środki pomagające ujawniać ślady na miejscu zdarzenia. Natomiast dwa pozostałe samochody są to Skody Fabie Fresh, które zostały zakupione przy współudziale prezydenta, starosty, burmistrza Żabna oraz wójta gminy Wieczychowice. Samochody te będą przekazane do policjantów w komisariatach w Żabnie oraz w komisariacie Tarnów Zachód. Problem był taki, że środki finansowe, jakie przekazane ma w bieżącym roku Policja Tarnowska, są niewystarczające dla nas na zakup samodzielny samochodów, czy oznakowanych, czy nieoznakowanych. Natomiast Komenda Główna zezwoli w tym roku na montaż finansowy. Przy współudziale partycypacji środków w wysokości 15 tysięcy złotych, Komenda Wojewódzka mogła dołożyć resztę kwoty po to, aby kupić auto całe. To jest jedna z form dofinansowania Państwowej Policji, dlatego że w tym roku ta kwota była znacznie oczywiście wyższa, to jest około 50 tysięcy złotych i tą tendencję utrzymamy w roku przyszłym, dlatego że widzimy, że potrzeby są tutaj duże, widzimy, że Policja Tarnowska działa bardzo dobrze, zresztą na ostatnim spotkaniu z Panem Komendantem podkreślono, że działa w Małopolsce, to jest pierwsza trójka, ścisła trójka, więc myślę, że warto dofinansować takie instytucje, tak powiatowe policje. Myślę, że to, co zaczęliśmy w tym roku, kontynuujemy w przyszłym roku i myślę, że ta kwota będzie jeszcze wyższa, dlatego że potrzeby są duże i widzimy, że warto inwestować przede wszystkim w bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze, bo przecież nic nie ma ważniejszego, aniżeli nasze bezpieczeństwo szeroko pojęte, a to realizuje właśnie Państwowa Policja, dlatego też Zarząd Powiatu Tarnowskiego myślę, że podejdzie tutaj z zrozumieniem do potrzeb Policji Państwowej, tu naszej tarnowskiej, i w przyszłym roku dofinansuje to jeszcze wyższą kwotą, bo potrzeby są, jak powiedziałem, duże. Rozumiemy potrzeby i ta współpraca już trwa od kilku, czy nawet kilkunastu lat. Zawsze gmina miasta Tarnowa wspierała i wspiera i chyba wspierać będzie dalej. Rozumiemy potrzeby. Akurat ten samochód, który dzisiaj żeśmy ufundowali, czy przekazali wcześniej, ufundowali, przeznaczony będzie dla służb kryminalistycznych, czyli poprawi to mobilność policji w przypadku złamań prawa. W Tarnowie mieszkańcy czują się bezpieczni i to trzeba kontynuować, bo według badań Instytutu Homo Homini około 47% mieszkańców wyraża swoją opinię pozytywną, podpisując się pod tym, że w Tarnowie czujemy się bezpiecznie lub bardzo bezpiecznie. To jest duży procent i ja myślę, że to jest też pełna zasługa policji.